Minister Finansów nie przygotował należycie reorganizacji obszaru IT w swoim resorcie, co spowodowało odpływ specjalistów. Na przemian bowiem decydowano o centralizacji usług wsparcia informatycznego, po czym ze zmian się wycofywano. Minister nieprawidłowo pełnił nadzór nad spółką aplikacje krytyczne, która tworzyła oprogramowanie dla ministerstwa bez uzgodnionych kosztorysów i na podstawie przeszacowanych dotacji. Spółka nie wystawiała także żadnych faktur za swoje usługi. Ponadto w Ministerstwie oraz w Centrum Informatyki Resortu Finansów nierzetelnie prowadzono księgi rachunkowe. W związku z tym niech złożyła zawiadomienie do prokuratury i Urzędu Skarbowego.